Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam. Po zmianie zasad rozliczania czasu pracy związkowcy stwierdzili, czeka nas powrót do niewolnictwa. Co pan na to? No myślę, że tak do końca chyba nie, dlatego że ten system był już realizowany w Polsce w 2009-2011. Pakiet kryzysowy. Tak, co ciekawe, że wtedy to spowolnienie było dużo mniejsze niż dzisiaj i wtedy to był pakiet kryzysowy, dzisiaj to jest normalne rozwiązanie. Natomiast oczywiście, jak zwykle, związkowcy też trochę mają racji, dlatego że gdyby tak było, że i pracodawcy, i menedżerowie bardzo etycznie do tego podchodzą, na przykład do normowania czasu pracy, to nie byłoby większych wątpliwości, bo są określone rozwiązania kodeksowe czy ustawowe i tyle. Natomiast zawsze na pewno zdarzą się takie przypadki, że spróbuje się to wykorzystać do tego, że jakąś formę w cudzysłowie niewolnictwa będzie można narzucić. Znaczy jest pokusa, aby wyzyskać pracowników do imentu? Myślę, że nie tyle pokusa, co niektórzy dla jakichś własnych korzyści będą starali się to robić. Natomiast oczywiście te zmiany, w cudzysłowie, szyte są na miarę dużych przedsiębiorstw, jak zwykle. U nas wszystkie zmiany najczęściej są wykorzystywane przez duże firmy, bo w małych czy średnich przedsiębiorstwach, czy przez firmach rodzinnych, te rozwiązania są od wieków stosowane, że dogadują się pracodawca z pracownikiem, kiedy musi dłużej zostać w pracy, że pracownik może na przykład przyjść później do pracy i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, sugeruje pan, że w tych małych, rodzinnych firmach po prostu kodeks pracy na co dzień nie jest stosowany. A mam nadzieję, dlatego że niektóre zapisy są, gdyby je tak literalnie stosować, no to spowodowałyby, że te małe firmy przestałyby być elastyczne i konkurencyjne na rynku i nie dałyby sobie rady w tym gąszczu tych różnych przepisów, które dzisiaj funkcjonują. Związkowcy kreślą taki czarny scenariusz. Mówią o takich pracodawcach, którzy mogą iść w kierunku takiego rozwiązania. Wycisną pracownika jak cytrynę, każą mu pracować przez parę miesięcy po 12 godzin dziennie, a potem zrobią reorganizację i go zwolnią. Wie pan, jak się czyta opinię o tych zmianach czy i w kodeksie pracy, i w ustawie o związkach zawodowych, to nawet wśród prawników nie ma jednoznaczności. Dopiero się w najbliższym czasie okaże, czy to jest rzeczywiście możliwe, bo teoretycznie dzisiaj można też wycisnąć z pracownika wszystko, co się da, a potem go zwolnić. Zresztą, Boże, w znanych mi instytucjach publicznych na przykład nie wypłacano pensji minimalnym pracownikom, obchodzono te zapisy ustawowe i dopiero ZUS upomniał się o swoje i zdaje się, że nawet pracownicy też nie byli z tego zadowoleni, dlatego że rekompensowano im to innymi formami wynagrodzenia. Także nieraz te obawy, albo może inaczej, te zasady, które funkcjonują, przybierają takie dość kuriozalny wygląd. No z kolei przedstawiciele pracodawców przekonują, że szefowie firm są racjonalni. Niekoniecznie będą sięgać po ten 12-miesięczny okres rozliczania czasu pracy, raczej postawią na stosowanie tego ruchomego czasu pracy. Bo to jest bardziej korzystne dla firmy. To ciekawa jest sytuacja, dlatego że pamiętam, jak w Radio Opole kiedyś były takie cykliczne audycje poświęcone rynkowi pracy i pamiętam, że to związkowcy upominali się o bardziej elastyczne podejście do czasu pracy. To chodziło wtedy o budownictwo, ale rzeczywiście pewne te rozwiązania, które zostały przyjęte, tak jak mówię, one sankcjonują to, co powiedziałbym umownie już funkcjonuje. Natomiast zobaczymy w praktyce, czy aby nie wykorzystać się tych rozwiązań do tego, żeby, jak to pan ładnie nazwał, wycisnąć z pracownika ile się da. Mówi pan o tym, że rozwiązania są szyte pod duże firmy. Mówi się też o tym, że pod takie firmy, które działają sezonowo. Tak. Bo to jest sposób na to, żeby bardzo mocno, pracowali w sezonie budowlanym i przeczekali zimę. Tak, ale tam gdzieś cały czas przypomina się o tym, o dobowym czy tygodniowym czasie pracy, że to musi zostać zachowane. Podaje się, że te branże takie sezonowe to jest AGD i branża motoryzacyjna. Tak jak mówię, to widać wyraźnie, kto jakby lobbował za tego rodzaju rozwiązaniami. Być może, jeżeli one się sprawdziły, ponoć 1100 przedsiębiorstw stosowało to w czasach tych tak zwanej ustawy kryzysowej. Jeśli się sprawdziły, to zobaczymy, czy może i teraz się sprawdzą. Natomiast ja też rozumiem związkowców, bo jakby to jest ich rola, żeby dbać o pracowników. Związkowcy też mówią, że podają przykład Niemiec. Jest tak, że jest elastyczny czas pracy, ale uśredniona pensja. W związku z tym pracownik nie ma takiej obawy, że jesienią czy zimą, kiedy nie będzie pracy, nie będzie miał za co żyć. A ja się boję wszelkich porównań, dlatego że jest jeszcze takie pojęcie jak kultura organizacyjna. Trzeba pamiętać o zupełnie innych, powiedziałbym, uwarunkowaniach gospodarki niemieckiej, która na przykład może teraz akurat trochę przyspiesza, ale gospodarka niemiecka może pozwolić sobie nawet na kilka lat, że tak powiem, stagnacji gospodarczej i dalej będzie mocna. Natomiast
to być może tak się zdarzy, że na przykład ktoś będzie pracował przez 3-4 miesiące po 12 godzin, no może nie dziennie, ale ten okres rozliczeniowy z 4 do 12 miesięcy, jeśli zostanie zwiększony i nagle zostanie zwolniony z pracy i nigdy nie zostanie mu to zrekompensowane. Myślę, że dużą rolę w tym momencie znowuż będzie odgrywała taka instytucja jak Państwowa Inspekcja Pracy, która będzie skrupulatnie prawdopodobnie pilnowała niektórych zapisów tej ustawy. Zresztą już się mówi, że związkowcy też zwracają uwagę, że to być może nawet wzrośnie biurokracja przedsiębiorstwa. No, biurokracja tak, ale pytanie, czy będzie więcej miejsc pracy, to związkowcy mówią w ten sposób. Dodatkowe zadania zostaną rozdzielone między pracowników, nie będzie potrzeby zatrudniania nowych ludzi. To się z tym zgodzę, natomiast proszę zwrócić uwagę, że w sytuacji, kiedy mamy ponad 13% bezrobocie, to raczej trudno spodziewać się nagle, że jakieś rozwiązania ustawowe nagle zwiększą nam liczbę miejsc pracy, no chyba, żeby wprowadzić ustawowo, a takie są, były kiedyś pomysły, chociażby w Unii Europejskiej, że określone grupy społeczne muszą otrzymać pracę. To chodziło o młodych ludzi do 25 roku życia. Natomiast ta ustawa na pewno nie zwiększy liczby miejsc pracy, chyba że potraktujemy to w taki oto sposób, że firmy dzięki tej ustawie będą przetrwają tą ciężką sytuację i wydające się przewidzieć w perspektywie, jeśli będą się rozwijały, to stworzą te nowe miejsca pracy. No to właśnie, to ten aspekt gospodarczy, bo mamy taki argument. Nie będzie pieniędzy za nadgodziny, ludzie będą mniej zarabiać, konsumpcja spadnie, no to gospodarka też to odczuje. Tak, jeszcze raz zwracam uwagę na to, że to dotyczyć będzie części przedsiębiorstw, to po pierwsze. Po drugie, aż tak, powiedziałbym, takiego czarnego scenariusza po tych zmianach bym nie widział. Natomiast rzeczywiście tak trochę może być, że przedsiębiorstwom zostanie więcej z funduszu wynagrodzeń, na przykład, nie wiem, na rozwój, chociaż to powiedziałbym taka trochę fantasmagoria, dlatego że rzeczywiście jest tak, że te koszty w pracy w Polsce, one i mimo wszystko są jeszcze niższe niż na Zachodzie, jeszcze jesteśmy bardziej konkurencyjni, ale nie ma przedsiębiorcy, który by nie mówił, że one i tak są za duże, że gdyby były nieco mniejsze, to być może dzięki tej ustawie będą nieco mniejsze, to będziemy bardziej konkurencyjni i przedsiębiorstwo będzie się rozwijać. Tak czy inaczej, tak jak wracam do tej poprzedniej myśli. Jeśli mamy rynek pracodawcy, jeśli chodzi o pracę, no to niewiele tu możemy, że tak powiem, zmienić. No, cały czas też wracam do takiej myśli, którą od dawna mówię, że tylko wzrost gospodarczy, tylko wzrost PKB powyżej 4-5% może, że tak powiem, zmienić obraz sytuacji gospodarczej Polski i to w sposób radykalny. Niektóre komentarze idą bardzo daleko, bo pojawia się taka opinia, że to początek końca etatu. Że idziemy w kierunku ruchomego czasu pracy, innych umów. Są różne badania, które na przykład prowadzi się wśród młodych ludzi, gdzie rzeczywiście niewielu osobom jeszcze zależy na etacie. To znaczy, może te osoby, które są, powiedziałbym, w średnim wieku, zdają sobie z tego sprawę. Natomiast młody człowiek, on nie myśli tak za bardzo o, nie wiem, dalekiej przyszłości. I to zdaje sobie sprawę. Zresztą tak i jak... tego korzystają pracodawcy, tak? Myślę, że nie tyle korzystają, co po prostu, jeśli jest taka sytuacja, kiedy można, wracam do tej pierwszej myśli, obniżyć koszty pracy, to obniżają właśnie w formie tych tak zwanych, niektórzy mówią śmieciowych, ja nie lubię tego sformułowania, ale jeśli tylko w ten sposób jest szansa, żeby można było funkcjonować na rynku, no to trzeba z tej szansy korzystać. Czy uważa pan, że lepsza umowa śmieciowa, zostańmy przy tym słowie, niż żadna? No wie pan, lepiej mieć pieniądze, niż ich nie mieć, także to ja jakby staram się to zrozumieć. Natomiast proszę zobaczyć, no jeżeli ktoś będzie tłumaczy nam, że trzeba zarabiać na emeryturę, a potem się okazuje, że te wyliczenia świadczeń emerytalnych wskazują, że no w zasadzie niewiele dostaniemy, no to chyba nie ma dylematu w tym momencie, jaką formę umowy o pracę przyjąć. Wspomniał pan o tym, że mamy rynek pracodawcy. Ja w ogóle mam wrażenie, że pracodawcy są w natarciu. Dziś Nowa Trybunał Polska pisze o pomyśle likwidacji urlopu na żądanie. Na przykład. No, kolejny pomysł. No, myślę, że tak. No, są organizacje pracodawców, które szukają może swojego miejsca, że tak powiem, w tych działaniach właśnie prorynkowych w cudzysłowie i różne pomysły będą się pojawiały, ale myślę, że część z tych pomysłów to po prostu ugrzęźnie na etapie legislacji i one nie zostaną wdrożone w życie. To panie doktorze, tak już na koniec, gdyby pan miał ocenić tę zmianę zasad rozliczania czasu pracy, więcej pozytywów czy negatywów? Znaczy myślę sobie tak, że my zawsze próbujemy, te ostatnie rozwiązania, które są przyjmowane przez rząd czy przez Sejm, one dalej nie mają takiego wymiaru systemowego. Dalej to jest raczej kosmetyka niż takie głębokie rozwiązania, które na przykład pozwolą nam zlikwidować dziurę budżetową. No i te
tego rodzaju działania kosmetyczne, one w dającej się przewidzieć perspektywie nie będą miały aż takiego dużego wpływu na gospodarkę. Czyli jest to jakieś rozwiązanie, natomiast nie będzie ono miało jakiegoś wyjątkowego charakteru i nagle za 2-3 miesiące gospodarka polska ruszy mocno do przodu. Co nie zmienia faktu, że budzi potężne emocje, będziemy mieli wrześniowe manifestacje związkowców. No i będziemy śledzili, jak to wyjdzie wszystko w praktyce. Naszym gościem był dzisiaj ekonomista dr Witold Potwora. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.